Witam w czwartej części mojej relacji z rozgrywki w grę Nordwind 1945, scenariusz siódma armia. I przyznam, że wyszedł mi ten materiał długi ponad miarę. Nie spodziewałem się tego. Kiedy rozkładałem sobie, to zakładałem, że no, poleci szybciutko, bo to nie za duży w sumie scenariusz. A tu niespodzianka, okazało się, że wyszedł mi na cztery materiały. Może gdybym te materiały bardziej zbił, to wyszłoby krócej. Znaczy, wyszłoby mniej ich, być może w trzech bym się zmieścił, ale jakoś nie jestem fanem nagrywania materiałów dłuższych niż 40-50 minut. Wydaje mi się, że to jest już takie optimum czasowe. Wychodzenie w czas około godziny uważam za no już lekką przesadę i robię to tylko w sytuacjach, kiedy już tak po prostu gra na mnie to wymusza, ale na szczęście, kiedy nie muszę, to wolę jednak tego nie robić. Ok. Jesteśmy zatem w etapie dziewiątym. Zatem sytuacja jest, no powiedzmy, trochę lepsza dla Amerykanów, bo wyraźnie ścieśnili front, zepchnęli Niemców z głównej linii obrony i być może uda im się nawet opanować wszystkie punkty zwycięstwa. Teraz zobaczymy. No ale w tym celu muszą się jednak trochę jeszcze nagimnastykować. Zacznijmy od tego odcinka. I tak, tutaj bym przeprowadził atak na to bicie. Mam tutaj do dyspozycji te dwie dywizje, które idą ostro naprzód, tłukąc Niemców. Przy wsparciu jednak mocnym trzeba przyznać artylerii, która no zdecydowanie, no tak, to jest niestety problem, że czasem wezmę taki żeton, zdejmę go i zapomnę go z powrotem umieścić. Teraz potem jeszcze sprawdzę, czy on na pewno tam był, żeby nie było wątpliwości. Następnie tak, tymi tutaj nawet już w tym momencie nie muszę za bardzo atakować. Wystarczy, że będą blokować Niemców. Następnie tutaj. No ci są w tym momencie w sytuacji, w której zaraz im zabraknie zaopatrzenia, więc coś by trzeba zrobić. Tylko co? Mogę ich przesunąć tutaj. Atak na tą niemiecką 17. Dywizję Pancerną na razie wydaje mi się no, nie za bardzo rokujący szansę powodzenia. Mogę natomiast, nie, bo gdyby jeżeli tu się przesunę, to bym musiał jednocześnie walczyć z tymi, a gdybym tu się przesunął, to musiałbym walczyć także z tymi. Żadna z tych opcji nie wydaje mi się ciekawa, więc spróbuję ich stąd wycofać po prostu elegancko, przesuwając ich na to pole. Tę dywizję na razie umocnię. Bo sama jedna atakować przez rzekę przeciwko niemieckim czołgom nie będzie, zdecydowanie. Tych mogę... 1, 2... 3, 4 tutaj dać. I teraz ten fragmencik. 1, 2, 3... 1 i 1 i teraz tutaj. Więc tak, zajmuję ten punkt zwycięstwa i wchodzę tu. Tych będę organizował. A tą artylerią podjadę tutaj. Okej, okay, to by był cały ruch Amerykanów, chyba. A nie, zapomniałem jeszcze zupełnie o tej 12. Dywizji Pancernej, która dostała przed chwilą łomot tęgi. Czy mógłbym z nią coś sensowniejszego zrobić, bo tak bez sensu, żeby stała i nic nie robiła w sumie. Myślę, że może się bardziej przydać gdzie indziej w tym momencie. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, może nie, 7, tutaj niech dojedzie. Ok, to by było wszystko, jeżeli chodzi o ruch Amerykanów. Przydzieliłem lotnictwo, więc mogę właściwie jeszcze, przepraszam, jeszcze mi zostały dwa punkty. Mogę je tutaj dać. Więc mogę teraz prowadzić walkę. Mam teraz tak, punkt policzmy. 3, 6, 9... i 8 to jest 17, 19, 19 plus 12 artylerii to jest 31, 31 na 2 to jest 10 do 1 i 9 do 1 za niemiecki sztab, tu jest, 8 do 1 za
umocnienia, 7 do 1 za miasteczko, za umocnienia w miasteczku, 6 do 1 za miasteczko i 5 do 1 za wzgórza. 7. Oznacza B2. Amerykanie wykonują pościg i rzut na dezorganizację dla Niemców zdany. Kolejny atak tutaj. 5, 11, plus 6, 17, plus 8, 25. 25 na 4. To mi daje 6 do 1, 7 do 1 za sztab. 6 do 1 za umocnienia, 5 do 1 za wzgórza, 4 do 1, 3 do 1 za las. 8 przy 3 do 1, B2. Tu się nie mogą wycofać, bo strefa kontroli. 1, 2. Rzut na dezorganizację, niezdany. Oj, źle. Źle. Amerykanie wjeżdżają tym samym tutaj. I ostatnia walka ma miejsce tu. 6, 12, przepraszam, 6, tak, 6, 12, 15, 18, 21, 24, 24 na 7, 9. 24 na 9 to mi daje 3 do 1. 4 do 1 za koncentrację dywizji, 3 do 1 za umocnienia, 2 do 1 za rzekę i 1 do 1 za sztab. 7 przy 1 do 1 oznacza minus 1, minus 1. Wszystkie niemieckie jednostki są osłabione, zatem jedna z nich musi ponieść straty i Amerykanom mogę osłabić tę jednostkę rozpoznawczą. Tak, ta amerykańska dywizja jest bez zaopatrzenia. Czy któraś inna z amerykańskich jednostek jest także bez zaopatrzenia? Nie, chyba wszystkie są z zaopatrzeniem, więc mogę teraz kontynuować ruch Niemcami. I tak. Ta dywizja może się tu umocnić, bo w tym etapie nie walczyła, więc nie była zmuszona do odwrotu. I tu mamy kolejny problem, bo tutaj znowu pojawi się sytuacja, że część niemieckich jednostek może się znaleźć w kotle. Tych wycofam do tego miasteczka. Tych pozbieram. Natomiast tutaj nie mam wielkiego wyboru. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tak. I tych tutaj też muszę. Muszę spróbować się przebić. Dobra. I tu się pojawia ten sam problem w postaci wyjechania amerykańskich czołgów daleko poza linię niemiecką, więc 1, 2 tą dywizją, tymi wykonam kontratak. Tymi także muszę tutaj jakoś dołączyć. Ok. Tych umocnię w tym mieście. Ci się tutaj jeszcze obronili. I tak, tą artylerię stąd wycofam do tego miasta. I tych stąd także będę musiał wycofać, bo inaczej zostaną za chwilę otoczeni. Tak samo tych wycofam. Tu. Ok, i to byłby cały ruch Niemców. Mogę przejść do niemieckich ataków. A tym razem Niemcy mają coś tutaj do zrobienia. Ok, zatem najpierw atakujemy tutaj. Mamy 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12. 12 na 6 daje mi 2 do 1. Plus 3 do 1 za koncentrację dywizji.
4-1 za drugą dywizję i 3-1 za miejscowość, 2-1 za wzgórza i 1-1 za amerykański sztab. 1, 2, 3, 4, tak. Niemieckiego sztabu w okolicy niestety nie mam. 4-1, o to niezły wynik. B1 i kropka. Więc Amerykanie się cofają. Niemcy wchodzą tutaj. I rzut na dezorganizację dla Niemców. 8 i 10. Czy 257 to dywizja Volksgrenadierów, czy zwykła? To muszę sprawdzić. 257, tak, to są Volksgrenadierzy. Zatem oni ulegają dezorganizacji. Nie najlepiej. Następny atak tutaj. Co ja tu mam? 8, 10, 12, 14, 16, 16 na 4. To mi daje 4-1, 5-1 za koncentrację dywizji, 6-1 za gwiazdkę, 7-1 za sztab. Amerykanie z kolei 6-1 za wzgórza, 5-1, 4-1 za las. 7 przy 4-1 oznacza B2. Przy czym Amerykanie niestety nie mają się gdzie cofnąć, bo tak, wszędzie gdzie by się cofnęli, to jest strefa kontroli wroga, zatem są eliminowani, bo oba te pułki już poniosły stratę i tym samym Niemcy mają wolną drogę. 1, 2, 1, 2, 2, no powiedzmy. Ok, i rzućmy teraz okiem na zaopatrzenie. Ci Niemcy wszyscy są zaopatrzeni, więc mogę zdjąć tutaj tę jedynkę nieszczęsną. Ci tutaj też, dzięki tej jednostce, która ma zaopatrzenie i dostarcza je niejako tej. I pozostali też mają zaopatrzenie, więc pod tym względem jest ok. I tu mogę skończyć tę turę. I praktycznie w tym momencie mogę zakończyć rozgrywkę, ponieważ wszystkie punkty zwycięstwa są już opanowane przez Amerykanów. Albo w tym etapie by zostały, ponieważ tu już Niemcy nie mają żadnych pozycji obronnych. Więc tak, rzućmy może okiem najpierw na straty. Te były zdecydowanie wyższe po stronie niemieckiej. Wynosiły bowiem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 i 10, 10 pułków piechoty, 2 pułki zmotoryzowane, 1 sztab i 1 jednostka artylerii. Natomiast, ale po stronie amerykańskiej też znowu nie były takie małe. 1 brygada pancerna i 1, 2, 3, 4, 5 pułków piechoty. Więc powiedziałbym, że całkiem sporo. Jak na tę rozgrywkę. Poprzednio, kiedy grałem, to Amerykanami poszło mi łatwiej. Znaczy, przy mniejszych stratach osiągnąłem ten sam wynik nawet trochę szybciej. Być może zbyt szybko wycofałem się z tutaj z tego regionu. Natomiast no, grałem tak, żeby jednak ocalić te jednostki, ponieważ Amerykanie bardzo szybko odcięliby je od zaopatrzenia. A jedyne co Niemcy mogli sensownego zrobić tutaj, to cofnąć się bardziej, cofnąć się na linię tej rzeki, chociaż ona też już była powoli, jak widzicie, obchodzona przez wojska amerykańskie. I mogłoby to się skończyć takim rzeczywiście mega kotłem, z którym zostałyby zniszczone wojska niemieckie. No to z punktu widzenia operacyjnego raczej byłoby niewskazane. A zatem tak, uważam, że tym, co Niemcom w tym scenariuszu wyraźnie utrudnia życie, są punkty zwycięstwa umieszczone zbyt blisko. Amerykanie, jak widzicie, są w stanie je opanować mniej więcej do końca scenariusza w miarę łatwo. Gdyby na przykład część tych punktów była umieszczona tutaj bardziej dalej, to wymagałoby to od gracza amerykańskiego trochę bardziej ambitnego grania, jeszcze bardziej zdecydowanego nacisku. Natomiast tutaj grając, tak widzicie, w miarę spokojnie, można tutaj to zwycięstwo osiągnąć. Cena już oczywiście jest, jak generalnie większość tej grze, nieco prostszy dla Amerykanów, tak jak to ładnie widać w przypadku całej dużych scenariuszy, gdzie Francuzi czy Amerykanie, jeżeli chodzi o
ogólne warunki to mają z górki. Bardzo pomaga rzeczywiście tutaj Amerykanom przewaga lotnicza i artyleryjska, która jak widzicie często robiła robotę i bez niej stosunki sił były mniej więcej podobne, natomiast po włączeniu do akcji lotnictwa i artylerii sytuacja robiła się diametralnie niekorzystna dla Niemców. Ale myślę, że generalnie fajnie jest sobie od czasu do czasu pograć właśnie w jakiś taki scenariusz końca wojny, gdzie Niemcy już tak przędą ledwo, ledwo, mają trochę tych swoich elitarnych jednostek pancernych przemieszanych właśnie z tymi Volksgrenadierami i próbują łatać dziury, trzymać front, ale przewaga wroga jest często taka, że utrzymanie spoistości linii obrony jest, powiedziałbym, czasem całkiem sporym wyzwaniem. To więc by było, jeżeli chodzi, to byłoby tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Dziękuję Wam za uwagę.